Bransoletki kupione! Mamy. Ja też miałam sobie coś, bo ktoś powiedział, że część prezentu oddam mi, ale nie chciałam tak na spontanie, tylko sobie zerkniemy, bo może jeszcze mój mąż sobie coś znajdzie. Jak będziemy w tym figloparku, to pokażę wam, jak wyglądają moje bransoletki. Jakie tak. Sobie wybrałem, bo wybrałem sobie najładniejsze, jakie były w aparcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tamta z tym nieskończoności, ale to chyba ich nie widzieliście nawet. To była dla mnie zbyt bardzo zdobiona. Tak, zdecydowanie. Krzyś pojechał za niej rzeczy do samochodu. Nie cierpi chodzić w grubej kurtce. My z Mikołajem sobie zagospodarujemy jeszcze czas, bo za chwilę pójdziemy do figloparku, więc sobie na spokojnie wypijemy kawę. Dobrze. Zaliczone, kupione. Będzie na Instagramie. Krzyś wrócił. Kupiłam takie wielkie jajka i takie coś do smarowania o smaku marshmallows, także będziemy testować. Czekoladowe czy ze strusia? Ze strusia. Ze strusia? Jak, kto kupuje czekoladowe jajka? Teraz kierunek Figlopark i chwila czasu dla starszych. Starszej młodzieży, jak to mówię. Ja. Kawa. A chcesz sypać cukier do następnej kawy? Nie. Jak gra! Idziesz gdzie indziej? Ostrożnie! No i poszedł. Gdzie ty tam chodzisz? Próbuj! Piątka! Ojej, dobra, idziemy. Eni! No, no to wejdź tam. Podniosę ci. O nie, podniosę ci. To jest maksymalne. Musisz tam czołgać. Wejdziesz tam? Idziemy. Hop. No. Apa. Tam idziemy do góry. Super. Jeszcze kawałek. No, idziemy do góry. Chodź. I będziemy zjeżdżać. Zobacz, mama już siada tu. Hopa! O! Jedziemy? Nie! Strasznie szybko! Super! Jeszcze raz? Jeszcze raz! On już biegnie. Mama cię dogoni zaraz. Zaraz go mama dogoni. Ten figlopark stworzony jest dla rodziców, nie dla dzieci w ogóle. Hejo! My już po figloparku wracamy do domku. Także jedziemy windą i tam. Tam. Miałam wam pokazać ten kwiatek, który kupiłam. I już ma dwa nowe liście. Był tylko jeden, tak się delikatnie rozwijał, więc chyba dobre miejsce. I to jest fikus dębolistny. Strasznie na niego chorowałam. Podobają mi się takie rozłożyste. I właśnie o to chodzi. Mikuś! Zejdź! Strasznie na niego chorowałam i chcę, aby zrobiło się z niego takie drzewo, wiecie, żeby miał takie gałęzie po prostu po bokach, ale na razie chcę, żeby po prostu jeszcze trochę urósł. Tak dotąd bym chciała takie drzewo, no nie? A my w ogóle zbieramy się na basen, już jesteśmy poubierani. No jeszcze mi się Stanik odbił poprzedni. Znaleźliśmy pieluchy, które ostatni raz mieliśmy, będąc nad morzem, nie? W Albanii? W Albanii, no tak. No to było może, nie? Będą pasować, bo one mają akurat szeroki rozstrzał. Ubieramy się i jedziemy. Pytanie, co jemy i gdzie jemy? Mikołaj jest głodny, ja też jestem głodna. Nie będę zbalała wszystkiego na naszego syna. To możemy się zatrzymać w Lewiatanie. Kupić coś do zjedzenia. Jechać dalej. Co ty na to? Masz. Co? Nie podoba ci się moja opcja? Zastanów się na tym. Ja mi się bardzo podoba moja opcja, bo moja opcja jest super, super ekstra czederska. Więc jedziemy, zbieramy się, Martusia tam dogotuje Mikołaja i idziemy. Czemu mam go dogotować? Żeby był
W sam raz. Mięciutki żeby był. Mięciutki i pulchniutki. Cause you're here for a moment, you give all you got, give all you got for love. Heavy metal. Papa. No, szeroko nogi. I ją ciężarowo objechaliśmy. Spojenki. Brawa. Papsa. Muszę wiedzieć, bo muszę przepakować najwyżej zdanie. Nie przepakowuj, zostawmy to tak jak chcesz. Musiałam się przebrać, bo Mikołaj cały czas rozwiązywał mój strój kąpielowy i miałby to marny skutek, więc... W końcu wykorzystałam mój strój, który kupiłam 7 lat temu. Chyba z AliExpress, nie wiem. Zamówiłam sobie tak, że będę miała tego typu strój, bo zawsze mi się podobał, więc mam. I mogę dzisiaj go wykorzystać. Jaj, powróciłam do wagi i się zmieściłam w niego. Oddaj to ciastko, dostaniesz wałcie. Jezu, całe rozwaliłeś. No i dostaniesz wałtku, kochanie. She said she don't wanna leave, ain't even playing for keeps. Oh yeah. Can't nobody tell me what I can't do. Got a plenty aces that life hands you. Feeling like my body understands you. Maybe we could take this all away. Spend another day chilling, making layups. If you're feeling down, well, there's a way up. All about that bread, I got my cake up. Maybe I just need a basenie było super relaksujące. Kocham ten basen. Basen w Suchej Beskidzkiej jest dla mnie idealnym basenem. Równie bardzo lubię basen w Zakopanem, który jest aquaparkiem. Ja wiem, że to bez porównania jest, ale jeśli chodzi o ilość osób, która tam jest, to jest praktycznie podobnie, bo jest mało osób i to jest świetne. Tak, akurat trafiliśmy tak idealnie, że nie było za wiele ludzi i teraz jak wychodziliśmy, bo nam się czas kończył, to się zaczynał robić tłok. No może nie taki tłok, ale więcej aut się zaczęło zjeżdżać, no bo jest taka godzina, że wszyscy powracają z pracy, szkoły odpoczęli i przyjeżdżają, no nie? Jeśli dawno nie byłeś, nie byłaś na basenie, to idź na basen, poczuj tą niesamowitą przyjemność tej świeżości. Równie fajnym uczuciem jest bycie po masażu. Tak. A dawno nie byliśmy. Ale to mnie zrelaksowało bardzo. Ja potrzebuję masażu, ale w parze. Że ty leżysz, ja leżę i tak sobie... Nigdy takiego nie mieliśmy. Nigdy, ale chciałabym. Zawsze mieliśmy po sobie. Ja nie wiem, jak się nazywa taki masaż. Gdzie chodzi o taki masaż, który tak cię wymasuje, tak że wszystkie mięśnie ci popuszczały, pospinane mięśnie cię popuszczały, ale ma być on jednocześnie relaksacyjny, bo Krzysia jakiś czas temu wysłała... Ale pani, która mi robiła ten masaż, to bardziej mnie, można powiedzieć, miziała? Miziała go, drapkała.
to no. Takiego masażu nie chcę. Ja to nie wiem, dlaczego ona mnie właściwie drapkała. Nie wiem. Ja nie wiedziałem, co ty mi zamówiłaś, to nie chciałem narzekać. No miał być masaż relaksacyjny, a nie mizianie przez godzinę. Jeszcze oprócz tego pani gadała o dzieciach swoich, o wszystkim. Ja to rozumiem, no nie? Że ktoś się chce wygadać, ale jak idziesz na masaż, to generalnie chcesz się odprężyć i posłuchać tylko tej relaksacyjnej muzyki i się odprężyć, a nie słuchać, jak masz swoich problemów dużo, to jeszcze czyjś i wiesz, cały czas nie możesz wyłączyć ani na chwilę tego mózgu, tylko musisz prowadzić konwersację, bo jeszcze czujesz się do tego zobowiązany, no nie? Wiesz, no, o co chodzi? No tak, no nie będę bucem, skoro mnie już jak... mizia. No, tak, że pani coś tam rozmawia, opowiada, nie, co tam, że musi na zakupy iść i co tam u dzieci, bo Krzyś mi potem opowiadał, a ty tak, no głupio być bucem i nie odpowiadać, a z drugiej strony nie przyszedłeś tam na konwersację, tylko po prostu przyszedłeś się wyłączyć i odprężyć. I jak ja byłam na przykład na masażu czekoladą, to było cudownie. Oj, pan chyba zrezygnował ze skręcania. Uznał, że tam będzie nocował. Oj, Kaś z takim długim. Skąd ty się tu w ogóle wziął? Nie, to on chyba sobie coś pomylił, wiesz? On tam ma, czy on tam ma wjechać? A nie, on chyba wjechał. Ja zawsze podziwiam osoby, które jeżdżą tirami. Mega podziwiam, bo to kurde wjechać takim samochodem. Ja czasami, wiesz, osobówką masz problem gdzieś wmanewrować, no nie? A gdzie taką naczepą? Ale mi przyjemnie jest. Ja się czuję jak po masażu, mi jest mega dobrze. Ja się wyleżałem w wodzie, dawno nie leżałem w wodzie, także się unosiłem cały, nie czułem ciężaru swojego ciała, niczego. No co, nie było ci przyjemnie? Mega przyjemnie. No było przyjemnie, ale nie dlatego. A dlaczego? No nie dlatego, że nie czułam ciężaru swojego ciała. Pracuję, aby on mi nie ciążył. Ja nie ciążę sobie, po prostu to było... Ja się zastanawiam, jak Mikołaja wyciągniemy z wody i on zacznie iść. Czy poczuje, że jest o wiele cięższy jakby, niż chodząc w tej wodzie, bo on sobie tak pomykał w tej wodzie, jak szalony. Aha. I zastanawiam się, czy poczuje jakąś różnicę. Nie, nie poczuł. Więc chcę być jak Mikołaj. Nie chciałam mieć taki dom, żebym nie musiała, wiesz, ganiać. Gdzie mam teraz słońce? No to musielibyśmy mieć obrotowy, tak jak kolej wybudował żonie. Naprawdę. Co ty gadasz? Na takim czymś, że ten dom się obraca, jak ona chce, którym pokojem do słońca. I on jest na takiej no widzisz, jaki kochany obraca, mąż. Bo już nie mógł słychać, że nie ma słońca, z którego się okno. Zajebisty facet, muszę go poznać. No i wieczorem tak? Kawę w kuchni, na wschodzie i zachodzie. Ale później idzie na przykład na dwójeczkę i ona też chce mieć w łazience słońce. Ja ją rozumiem. Więc obraca dom na dwójeczkę. No. Fantastycznie. Ciekawe, czy to dużo hałasu robi. I czy to czuć. Czy oni muszą mieć jakoś specjalnie garnki poukładane, talerze, wiesz, no, że jak się no, dom wszystkie obraca... szklanki są na taśmie dwustronnej. Tak, tak. Wpisz sobie w ogóle obrotowy dom. To znajdziesz kolesia, który to zbudował. No ja muszę to zrobić. Zobacz. Obrotowy dom. Ciekawe jak wygląda. Ładny? Nie ma tu zasięgu. A to ma znaczenie, on jest obrotowy. Co, czego ty jeszcze chcesz? A jak jest mały, to nie chcę takiego. Mały i obrotowy, to sobie mogę w szczepie kampingowej ten i sobie na kółkach ją obracać. Jak mam mieć małą chałupę, to sobie będę kupić kamping tam nie będzie. Możesz wyjść na ogród, na leżak i sobie leżak przystawić. Miał dość narzekania, że on zbudował jej obrotowy dom. Jest na YouTubie. Mówię ci, że koleś normalnie... Ale to w Polsce? Nie, za granicą gdzieś. Mi się wydaje, że ta kobieta po prostu jest mistrzynią narzekania. Mhm. Że nikt nie potrafi tak narzekać, żeby aż zmotywować do zrobienia obrotowego domu. No, absurd. No nie? Jeszcze pomalował go na zielono. O matko. Myślisz, że narzeka na kolor? Jakby zrobił obrotowy dom, to nawet narzekać na kolor? Czy dobrym akurat. Patrzcie, tu jest domów zielonych. Jest chyba siódmy dom zielony. Mijamy. Wszystko zależy od trendów danego momentu, danego regionu. Danego portfela w danym momencie. To musiał być jakiś niezły inżynier, że w ogóle wpadł na coś takiego. Wiesz, że to jest bezsensownie wydanych pieniądzów? A może Intermarché wyprzedają kolor? No lepiej wziąć w metraż, co zainwestować, albo w dobrą piwnicę. Na pewno a nie ma. A może odkryli, jak zrobić, nie wiem, kolor strawy i wszyscy robili zielony dom. A taki fajny domek, tam taki jakby altanka? No właśnie, czyli... Zielone domy to na pewno był jakiś tam wielki boom taniości na koloru. Kamuflaż.
Tylko po prostu nie wiem, jak soczysta musiała być trawa, żeby ten zielony się wpasował w otoczenie. Mi na przykład podobają się domy z cegły. Ładnie wyglądają. Taki wiesz. Ale dla mnie w takim domu jest zimno. Nie wiem, nigdy nie mieszkałam. Jestem ciekawa. Może ktoś mieszka w domie z cegły albo w zielonym. Czy w zielonym jest tak zimno, jak w domie z cegły? Patrz, a tutaj na takich słupach garaż. No widzisz. Da się. Daś. Zielony. To faktycznie jest masa zielonych domów. To też jest zielony. Tylko ten jest taki ładny zielony. Zielone domy mają coś w sobie. Nie mogło mi to przejść przez usta. Różowe też. Ludzi. O, ten dom ma coś w sobie. Ludzi. Słuchajcie, gdzieś na basenie zgubiłam skarpetki. Jechałam bez skarpetek, bo nie mogłam ich znaleźć. Ale mamy tutaj kogoś bardziej wykończonego niż po figloparku. Biedaczek. Wykończony biedaczek. Za niedługo pójdzie i tak spać, bo już w sumie 6:00. A on się kładzie o 7:00 spać, ale jak tak go widzę, bidaka, to chyba tata dzisiaj będziemy mieć dłuższy wieczór. Tak mi się wydaje. No to nie jest takie złe. Ja idę chyba na Orbitreka, jak on tak, wiesz, sobie leży.